Pragnę zaznaczyć od razu na wstępie, że ten film to tylko i wyłącznie przedsmak tego, co was czeka na moim kanale w najbliższym czasie. Mam dla was bowiem przygotowane dużo więcej testów, ale żeby je wszystkie zrozumieć i pojąć, musimy sobie zacząć pomalutku, po troszku od początku. Zjony V3 są jak ten stary wujek z wąsem, co to go w sumie nikt nie lubi, bo opowiada cały czas te same nieśmieszne, rubaszne żarty, trochę capi mu z paszczy. A przy tym wszystkim, kiedy nie ma racji w dyskusji, a generalnie nigdy jej nie ma, to swoją wypowiedź kwituje tym, że on, to chociaż w przeciwieństwie do ciebie, gówniarzu, to był w wojsku, więc go nie wkurzaj, bo lufa w czapej pod kranę. W skrócie, każdy chciałby się go pozbyć. Tak, Zjony są dla Intera takim właśnie wujkiem, i pewnie najchętniej zamknąć naliby go w szafie po czasy. Tymczasem seria Intel Core, w tym flagowy model Core i9 najnowszej 14. generacji zadomawia się pod waszymi strzechami jako ten przebojowy kuzyn, co to pół świata już objechał, a drugie pół objedzie w najbliższe wakacje i ogólnie każdy mu zazdrości, jaki jest fajny i hop do przodu, a nad ranem jeszcze raz. I teraz zgadnijcie, czy w mojej rodzinie, patrząc przez pryzmat moich jakże śmiesznych żartów, bliżej mi do tego wujka, czy raczej do tego kuzyna. W każdym razie wracając do tematu. Przebojowy Kuzyna nie sadza się przy jednym stole z wapniakami, dlatego też MSI, które zdecydowało się partnerować temu odcinkowi, podrzuciło mi równie cool co Samkor i 914900K, trzech niezbędnych w budowie PCT towarzyszy. Podstawę każdej platformy w postaci płyty głównej Z790 Tomahawk Max WiFi, która dzięki zaawansowanej, chłodzonej pokaźnymi radiatorami sekcji zasilania w układzie 16 plus 1 1 zapewnia stabilną i wydajną pracę i 9. Nie zawodzi też. Też bogactwem wyposażenia, w poczet którego wchodzi rozbudowany zestaw złącz wewnętrznych i zewnętrznych, w tym między innymi cztery porty PCI Express M.2 dla dysków 4.0 oraz 1.5.0, czy zatrzęsieniem bardzo szybkich portów USB typu A oraz C na fabrycznie zakrytym osłoną tylnym panelu, który skrywa też coś dla fanów OC oraz bezkompromisowej łączności bezprzewodowej. Element niezbędny do zapewnienia optymalnych temperatur 24-rodzeniowemu potworowi Chłodzenie wodne MAG Core Liquid E360, którego stylistyka rzekomo inspirowana była upływem czasu i kształtem zaćmienia słońca. I faktycznie ma ono coś wspólnego ze słońcem, choć nie wiem czy koniecznie tym zaćmionym. W każdym razie świeci, a sam pierścień na bloku obraca się, może nie jak słońce, a Ziemia, ale to akurat jest chyba dość jasne. I pewnie pomyślicie: "Okej, okay, to teraz brakuje już tylko czegoś. Do czego powyższy zestaw można włożyć?" I trafiliście obudowa. Szkoda tylko, że biała, bo nie pasuje ni w ząb do dzisiejszego setupu, ale może MSI zgodzi się wykorzystać ją do montażu chińskiego X99 na następny raz. Zobaczymy. W każdym razie MAG Gangnir, czy jakkolwiek to wymówić 300R Airflow posiada fabryczne cztery wydajne wentylatory luminujące nie gorzej niż słońce w zenicie, a także bardzo przyjemne dla Oka design, który uwypukla jeszcze śnieżnobiała kolorystyka. Jak dla mnie do piątki z plusem brakuje jej tylko filtra za przednim panelem i osłon dla przepustów kablowych, ale poza tym potencjalna topka w średnio wysokim segmencie dla gadżeciarzy i. Estetów, dodatkowy punkt przyznaję też za fikuśną i oczywiście, a jakże podświetlaną podstawkę w spornik dla karty graficznej. Jak więc pewnie już zauważyliście, nie dość, że sam procesor no nie jest tani, to przy okazji jeszcze jego kompania, która przy okazji jest też niezbędna, żeby on mógł optymalnie działać i być przy okazji też dość wydajny, no też kosztuje swoje i to praktycznie w zasadzie drugie tyle, co sam procesor, ale niestety ten procek jako top of the top wymaga tego typu wydajnych komponentów, no bo trzeba go czymś schłodzić, żeby osiągał maksymalną swoją wydajność i to się tylko nie ogranicza do chłodzenia, ale również tego, w czym zarówno i procesor, jak i chłodzenie pracują, czyli przy okazji Obudowy. No, a to wszystko trzeba jeszcze mieć z czego zasilić, i tutaj nie mówię w tym momencie tylko o wentylatorach, ale jeszcze też o samych podzespołach procesora. Więc ilość prądu płynąca z płyty też będzie tutaj istotna, i jakość tego prądu. Także komponenty same w sobie świetne, ale pewnie nie dla każdego są dostępne. No chyba, że zauroczeni tą obudową i tym chłodzeniem podejmiecie wszelkie możliwe kroki, aby gdzieś poszukać jednak oszczędności w budżecie, tak aby te bajeranckie elementy chłodząco-przewiewające w jakiś sposób zdobyć. I to jest całkiem ciekawy trop. Intel Xeon E5-2699V3 był bowiem marzeniem niejednego entuzjasty, Serwerów? Ba, nawet mi się marzył jeszcze kilka lat temu, ale akurat wtedy kosztował definitywnie za dużo. Jednak obecnie można go nabyć za raptem 228 zł z darmową wysyłką. Posadzić go można na dowolnej kompatybilnej płycie z LGA 2011 Myślnik 3, ale jak się nie trudno domyślić, większość najtańszych modeli nie ogarnie 18 łasych na energię rdzeni. Bo tak, Zion E52699V3 to 18-rdzeniowy i 32-wątkowy procesor, bustujący nawet do 3,6 GHz na wszystkich rdzeniach. Choć tu w tym miejscu postawię jeszcze taką małą gwiazdkę. Dekadę temu na swoją premierę kosztował on 4115 dolarów, co przy kursie 3,29 z dnia 30 września 2014 roku daje nam skromne 13 538 zł i 35 groszy. A jak na 2014 rok i tamtejszy poziom cen, nawet już nie uwzględniając w tym momencie absolutnie inflacji, no to to był jednak totalny kosmos. I w odniesieniu do tej informacji cena Intel Core i9 14900K, który jest w tym momencie przecież najdroższym konsumenckim CPU Intela, przynajmniej mniej, już jakoś tak no, mniej odstrasza. A przecież jest i tak horrendalnie wysoka no bo wynosi przecież niecałe 2700 zł. Co więc mają wspólnego E52699V3 z Intel Core i9 14900K? Poza tym, że oczywiście same w sobie są przedstawicielami najwydajniejszej linii w swoim segmencie i yep. trafiliście w samo sedno. Zarówno jeden, jak i drugi mają po 32 wątki. Tylko pytanie, jak dziesięcioletnie 32 wątki mają się do współczesnych 32. Sprawdźmy. Na pierwszy strzał poszedł stary, dobry Signbench R23. Wynik multicore, hmm... przewidywalny. Nastąpiła tu deklasacja Ziona i nawet taka sama liczba wątków na niewiele się tu zdała przy niespełna o 2 GHz w wyższym zegarze na wszystkich rdzeniach, oczywiście i dziewiątki. Ba, nawet Intel Core i 5 ostatecznie jedynie 20-wątkowy, wciąga nosem starego króla Zionów. Pozostałe benchmarki syntetyczne, bazujące na renderowaniu obrazów 2D, są równie bezwzględne. Wi-Ray Benchmark wskazuje na dwukrotnie, a nawet trzykrotnie w przypadku i dziewiątki dłuższy czas pracy E52699V3, ponad pozostałe procesory 14. Generacji. W koronie jest nieco lepiej tu ilość rdzeni skaluje się faktycznie trochę efektywniej, i długość ogona za Zionem nie jest aż tak bolesna. Można by nawet zaryzykować stwierdzenie, że wynik jest. W sumie dość dobry, jak na współczesne standardy. Otrzeźwienie przychodzi jednak szybko ze sprawą przetwarzania zadania związanego z kodowaniem wideo X265, przy którym tendencja z zwyreja zatacza koło, spychając poczciwego emeryta daleko poza czoło stawki. Na dobicie przychodzi jeszcze korona Chaos, gdzie Zion musi uznać wyższość swoich młodszych następców i schować się w ich cieniu. Ale, ale, nieoczekiwany zwrot akcji przychodzi jednak w teście praktycznym, konwersji pliku MKV na MP4. Co prawda na tle Intel Core i9-14900K wynik z jest mierny, ale już patrząc na to, co wykrzesały z siebie jednostki choćby Intel Core i5 czy i9-12 generacji, objawia nam się swego rodzaju jaskółka na horyzoncie. Warto również podkreślić, że jeżeli wydaje Wam się, że z są gorące i prądożerne, no to się mylicie. Fakt podkreślam, że BIOS zastosowany w płycie testowej zawierał szereg poprawek, w tym undervolting i turbo unlock, ale nawet stokowy bios w połączeniu z AIO 360 zapewniał Zionowi w szczycie obciążenia temperatury dużo niższe niż stokowa i dziewiątka. Poza tym sam pobór prądu nie odstrasza, a nawet w pewnym sensie może zachęcić do wyboru seniora, bo będzie znośny dla większości nawet tych słabszych zasilaczy. Gdybyście więc chcieli korzystać z Ziona w zdaniach profesjonalnych lub półprofesjonalnych, to ze sporym przymrużeniem oka może on jeszcze posłużyć niejednemu amatorowi montażu wideo czy fotografowi. Pamiętajcie jednak, pro Proszę, że w 95% przypadków powyższe zadania i tak będą wykonywały karty graficzne, bo są po prostu w tym wydajniejsze i do tego dostosowywane. Warto jednak mieć jakiś punkt odniesienia, stąd właśnie prezentuję wam i te syntetyczne wyniki. Bo co do testów praktycznych i efektywności w grach, to ilość rdzeni odgrywa tu dużo mniejszą rolę. Co więcej, aby osiągnąć pełny zegar turbo 3,6 GHz, należy zredukować ilość aktywnych rdzeni, gdyż prosta, żeby nie powiedzieć prostacka sekcja zasilania większości chińskich płyt nie wyrabia z tym potworkiem. Ja wyłączyłem w biosie 10 rdzeni, pozostawiając aktywne 8, oczywiście z włączonym HT, co rzecz jasna dało mi pełnoprawne 16 wątków, w zupełności wystarczających do grania. Początkowo chciałem testować gry przy pomocy RTX a 4060 Titanium, ale szybko zdałem sobie sprawę, że będzie on za słaby do i9. Ostatecznie więc do uruchamiania gier użyłem 4080 i starałem się korzystać ze wszystkich NVIDIA'owych feature'ów włącznie z generatorem klatek, o ile oczywiście ów feature'y były dostępne w konkretnej grze. Granie w Cyberpunk'a jest dużo przyjemniejsze na nowym procesorze i widać to choćby po stabilności wykresu frame rate'u oraz frame time'u. Z drugiej jednak strony Ilość klatek na Zionie jest tak czy siak bardzo wysoka, a są to detale ultra. Rzuca się jednak w oczy wykorzystanie karty. Widać, że jest ona ograniczona mocą CPU. Z drugiej strony, ciekawie wyglądają też temperatury. Zion jest wręcz zimny, mimo dwukrotnie wyższego obciążenia. MAG Core Liquid E360 daje jednak spokojnie radę obu procesorom. W grze, która nie zawiera żadnych wspomagaczy od Nvidia, czyli żadnych DLSS-ów, żadnych generatorów klatek, różnica w wydajności nie jest aż tak duża. 20 kilka klatek bez monitora o odświeżaniu co najmniej 144 Hz nie będzie aż tak rzucało się w oczy. Podobnie jak zresztą w Forzie. W Forzie odpalonej na ekstremalnych. Różnica ponownie około 20 klatek, ale oba wyniki są znacznie ponad możliwościami przeciętnego monitora. 195 do 213 klatek średnio. Wow. Diablo działało dziwnie. Niby klatek było w obu przypadkach sporo, ale na zjonie spadki były dużo wyraźniejsze. I dużo bardziej dotkliwe, dlatego też z pewnością przyjrzę się temu wszystkiemu dokładniej w przyszłości. Na koniec klamrowo coś z naszej rodzimej stajni, Wiedźmin 3. I Wiedźmak, choć piękny na Uber, to przybity możliwościami Ziona. W zasadzie płynny, ale kuśtykający miejscami. Z kolei na nowej i dziewiątce, bez zająknięcia, oczywiście w adekwatnie wyższej ilości klatek. Czy jednak można to mówić o jednoznacznym nokaucie? Szczególnie patrząc na cenę obu procesorów. To, co pokazały testy Ziona na Tle i dziewiątki, trzeba oczywiście, tak jak powiedziałem przed chwilą, analizować w kontekście cen obu procesorów i ich platform. Więc jak najbardziej to, że i dziewiątka wygrywa, chyba nikogo absolutnie nie dziwi, ale warto też zauważyć o ile wygrywa, czyli w efekcie jak wygrywa i czym wygrywa. Jeżeli oczywiście porównamy cenę, więc nie wiem jak was, ale mnie te testy mega nakręciły, żeby iść właśnie i jeszcze więcej rzeczy sprawdzić, jak będą chodziły na Zionie. Więc jeżeli tego nie chcecie przegapić, koniecznie zostawcie suba na kanale no i swoją opinię, jak się Wam właśnie podobały te wyniki, czy spodziewaliście się lepszych, gorszych, czy może nie wiem w ogóle czegoś innego. Dajcie znać, a ja. Wracam do testowania i widzimy się już niedługo w kolejnym materiale na moim kanale. I przy okazji tylko jeszcze przypominam, że linki, zarówno do chłodzenia, płyty, jak i obudowy, są oczywiście w opisie tego materiału. Oczywiście to są produkty od MSI, który był partnerem tego odcinka. Za co serdecznie dziękuję i żegnam się czule. Na razie.